Cześć, zapraszam do testu poziomicy laserowej 3x360 stopni. W tym filmie pokażę Wam poziomicę laserową Kiewitz KT360, czyli laser będzie nam pokazywał 3 linie w 360 stopniach. Laser przychodzi w takiej ładnej, ochronnej walizce transportowej. W zestawie oprócz lasera mamy taką tarczę lokacyjno-magnetyczną, która pozwoli nam odszukać linię lasera, na przykład gdy jest zbyt jasno. Instrukcja obsługi niestety nie ma w języku polskim, ale między innymi w języku angielskim. Magnetyczna podstawa, którą możemy przekręcić pod spód lasera z gwintem 1,4 i 5,8 cala i ładowarka na USB-C. Koszt tego zestawu to około niecałe $200. Link wrzucam pod filmem. Wtyczkę do ładowania akumulatora wsuwamy pod tą gumą. Akumulator również się wyciąga. Trzeba tutaj mocno nacisnąć. Okay. Poziomica z akumulatorem waży 872 gramy, a z podstawką magnetyczną 1062 gramy. A tak przykręcamy podstawkę magnetyczną. Tutaj mamy śrubę do gwintu 1,4 cala. Tym możemy regulować, możemy przesunąć w ten sposób lub w ten. Ja sobie tak zrobię. I należy mocno skręcić. Sprawdzę teraz, jak mocny jest magnes. Ok, trzyma się. Jeszcze można tą większą powierzchnią. No, trzyma się. Całkiem ok. Z lasera można oczywiście korzystać bez tej podstawki magnetycznej. Niech ten karton będzie przekrojem mini pokoju. Pokażę Wam tryby pracy poziomicy. Poziomicę odblokowujemy i włączamy tym suwakiem. W pierwszym trybie pokazuje nam linię poziomą dookoła. Laser będzie nam poziomował, jeśli będzie przechylony maksymalnie do 4 stopni. Przechylam go. O, teraz jest już powyżej 4 stopni. Laser nam mruga i w tym momencie nie jest nam w stanie wypoziomować linii. Linia będzie przechylona. Znowu robimy mniej niż 4 stopnie. O, teraz. I laser nam się poziomuje. Lewym przyciskiem zmieniamy wiązki lasera. W pierwszym momencie mamy jedną linię poziomą. Kolejne naciśnięcie to jest linia pionowa. Kolejne to są dwie linie pionowe. Kolejne to jest linia pozioma i pionowa. Kolejne to są trzy wiązki lasera. Dwie linie pionowe i jedna pozioma. I kolejne naciśnięcie to jest powrót do pierwszej poziomej linii. Dokładność poziomowania według instrukcji wynosi tutaj 0,3 mm na metr. Gdy naciskamy drugi przycisk, to trochę nam słabnie światło lasera, ale służy on głównie do współpracy z zewnętrznym detektorem, gdy na przykład ustalamy sobie poziom na dworze w odległości ponad 30 metrów, może to być nawet maksymalnie chyba 60 metrów, no ale akurat tego detektora nie mam, trzeba go osobno dokupić. Pokażę Wam jeszcze jedną funkcję, wyłączam laser i gdy przytrzymamy lewy przycisk 3 sekundy, to włączy nam się światło lasera i teraz możemy sobie go różnie ustawiać. Ten laser nie będzie nam wiązka mrugać. Możemy sobie jakieś skosy ustalać i też możemy przełączać tryby. O, teraz mamy linię pionową, teraz dwie linie pionowe. Pionowa i pozioma. I teraz trzy linie. Możemy sobie obracać poziomicą. Ta funkcja nie służy do ustawienia poziomu, a nie pionu, ale po prostu, żeby sobie ustalić jakąś skośną linię. Ustawiłem sobie laser na statywie fotograficznym. Włączyłem wszystkie trzy wiązki. Do ściany jest jakieś 5-5,5 metra. Światło tutaj w garażu jest zapalone. Ściana jest biała i laser jest całkiem dobrze widoczny. Grubość wiązki przy tych 5 metrach to będzie jakieś, myślę, że około, ostrość 2 mm. A teraz całkiem wyłączyłem światło. Tak to widać. No, przechyliłem powyżej 4 stopni. Laser nie jest w stanie wypoziomować, dlatego mruga. Wracam do równej płaszczyzny. I po kilku sekundach, może trzech, laser się poziomuje. Teraz pozioma pionowa.
I teraz wszystkie trzy, czyli na 12 płaszczyznach razem z podłogą. Na dworze już tak fajnie nie jest. Jest pochmurno, ale jest jasno. No tutaj jeszcze z bliska coś widać, ale przejdźmy tam dalej. O, tutaj już ta linia się gubi. Nie, no jeszcze trochę widać. A jest tutaj jakieś niecałe 10 metrów. O, tutaj w ogóle, o, na moim swetrze jeszcze widzę linię. I po to właśnie mamy tą tarczę, żeby sobie w trudnych warunkach, czyli w jasnym oświetleniu, zlokalizować wiązkę lasera. O, na ścianie no prawie że nie widać, a na tarczy widać. O, i mogę nawet podejść jeszcze dalej. Jestem w odległości 15 metrów na dworze od lasera i linia na tym znaczniku magnetycznym jest jeszcze ledwo widoczna, ale widać. Myślę, że w słoneczny dzień nie byłaby widoczna, ale dzisiaj jest pochmurno. Teraz Wam pokażę w ciemnych warunkach, jak laser świeci, ale na przestrzeni otwartej, w lesie. Teraz ustawiłem laser jakieś 33 kroki ode mnie, czyli na pewno będzie to 30 metrów. No i tutaj teraz Wam pokażę. O, ściana, elewacja tego domku jest podświetlona halogenem. Mimo to widać tą wiązkę laseru, z tym, że wiązka się tutaj zrobiła dość szeroka. Ona może mieć nawet jakieś pół centymetra grubości, ale na takiej odległości jest to normalne. Ważne, że w ogóle widać, i to dość wyraźnie, tą wiązkę. O, teraz jestem przy laserze, a tam widać w tle domek. Niezła iluminacja. Należy tylko uważać, żeby nie patrzeć w źródło światła, żeby sobie po prostu nie uszkodzić wzroku. Podsumowując, światło w pomieszczeniu zamkniętym, światło lasera jest bardzo dobrze widoczne. No, na dworze drastycznie spada w zależności od pogody, ale jest to normalne w tego typu laserach. W pochmurny dzień z tą tarczą magnetyczną da się zmierzyć poziom do około 15 metrów. Dodam jeszcze, że laser jest solidnie zbudowany. Ten żółty plastik jest taki chropowaty, a te czarne elementy są gumowane. Laser jest pyłoodporny, jest również odporny na jakieś niewielkie zachlapania. Ok, to by było na tyle. Przypominam, że link do lasera będzie pod filmem. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę, napisz komentarz, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A na razie dzięki za uwagę. Cześć!